Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 423 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Czasami są takie dni, kiedy na nagranie nie ma wystarczająco dużo czasu, w związku z czym trzeba zrobić nagranie pigułkę, nagranie ekspresowe, nagranie, w którym straight to the point od razu przechodzi się do tematu, po to, abyście w kilka minut dosłownie dostali dosyć ciekawy zestaw informacji, który być może Wam się przyda, a te informacje jak zwykle w tym podcaście dotyczą świata nowoczesnych usług dla biznesu. Dzisiaj wchodzę w świat Call Contact Center i powiem Wam, gdzie najlepiej na świecie szukać wsparcia w tego typu usługach. Czyli innymi słowy rozbieramy świat na kilka części i powiem Wam, jakie języki, w jakich krajach i które kraje, albo raczej które kontynenty, jak szeregują się pod kątem kosztowym, plasują się na mapie globalnej usług Call Contact Center. Zaczynamy ekspresowo od Ameryki Środkowej i Południowej. Wyobraźcie sobie, że tutaj, w tym regionie świata, usługi Call Contact Center są jednymi z najbardziej popularnych usług świadczonych w modelu outsourcingowym. I tak, to tutaj, w takich krajach jak Meksyk, Jamajka, Gwatemala, Kolumbia czy Brazylia, od wielu, wielu lat stawiane są centra typu Call Contact Center. Zarówno te, które świadczą usługi w modelu in-house'owym, czyli dla swoich firm matek, ale przede wszystkim świadczące usługi w modelu outsourcingowym. Kto korzysta z centrów typu Call Contact Center ulokowanych w Ameryce Środkowej i Południowej? No cóż, tu głównymi zleceniodawcami są kraje Ameryki Północnej. Tak, 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 nie ma tutaj się co dziwić, że to głównie Amerykanie i Kanadyjczycy outsourcują bądź korzystają z Call Contact Centrów, które ulokowane są w tychże wspomnianych wcześniej krajach, czyli przypomnę jeszcze raz, Meksyku, Jamajce, Gwatemali, Kolumbii i Brazylii. Oczywiście w innych krajach również te usługi są świadczone, ale te wymienione przed chwilą, a głównie Meksyk i Jamajka, stoją na czele listy destynacji call contact centrowych w regionie Ameryki Środkowej i Południowej. Jakież to języki są tam obsługiwane? Głównie angielski i hiszpański, ale na przykład Brazylia obsługuje również język francuski i portugalski. Tak, tam ten kraj jest jednym z najbardziej, nazwijmy to, multijęzycznych, multijęzyczną jest destynacją na usługi typu Call Contact Center. No to skoczmy sobie przez Atlantyk i zaparkujmy na chwilę w Afryce. Afryka od około 10, może nawet 12 lat jest na wręcz, jakby to nazwać, pewnym maratonie. Tak, dlatego że z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na to, aby swoje usługi Call Contact Center, obsługę swoich klientów zlecać tym call centrom, które ulokowane są na kontynencie afrykańskim. No i gdzież te usługi są w Afryce świadczone najczęściej? Jak pokazują ostatnie badania usług Call Contact Center globalnych, to najchętniej wybierane jest RPA, czyli Republika Południowej Afryki. Jest to kraj, który wręcz z usług Call Contact Center zrobił jedną z swoich głównych sił pociągowych, jeśli chodzi o gospodarkę, i bardzo aktywnie pozyskuje nowe zlecenia na tego typu usługi. Także gdybyście myśleli kiedyś o outsourcingu usług Call Contact Center do Afryki, to RPA powinno Wam się wyświetlić na pierwszym miejscu. Ale oczywiście nie tylko, dlatego że zaraz po piętach RPA stąpa na przykład Egipt, a poza Egiptem Maroko, Tunezja, Zimbabwe, a nawet Rwanda. To są kraje, które już mają tyle zleceń różnego typu call contact center usług, że pojawiają się w szeroko pojętych globalnych wyszukiwarkach, zestawieniach i rekomendacjach, jeśli chodzi o lokalizację dla tego typu usług. No ale w jakich językach nas obsługują operatorzy Call Contact Center, którzy są ulokowani w Afryce? Angielski i francuski. Te dwa języki są tutaj na topie i z nimi możemy praktycznie mieć do czynienia w każdym z krajów, o których wcześniej powiedziałem. Ale nie tylko. Dlatego, że w takich lokalizacjach jak na przykład Egipt czy Maroko możecie również spotkać obsługę w języku portugalskim, holenderskim, a nawet rosyjskim czy też greckim. Tak, tutaj Egipt jest taką lokalizacją, która ma najbardziej
multijęzyczne zasoby ludzkie. No nie zapominajmy również o języku arabskim. Ten również jest obsługiwany przez szereg call contact centrów z takich lokalizacji jak wspomniane wcześniej RPA, Egipt, Maroko, Tunezja, Zimbabwe czy też Rwanda. Moglibyśmy do tego do koszyka dorzucić jeszcze na przykład, no co my tam możemy dorzucić? Madagaskar. Tak, bo na Madagaskarze również tego typu usługi są świadczone, ale to jego dokładam tutaj tak na dodatek. Przejdźmy sobie w takim razie jeszcze dalej na wschód świata, czyli w region Azji i Pacyfiku. To jest królestwo call contact centrów. Tak. To jest ten region świata, gdzie głównie w języku angielskim są obsługiwani klienci, aczkolwiek inne języki też mogą się tam od czasu do czasu zdarzyć, chociażby takie jak holenderski, portugalski czy francuski. Natomiast to język angielski jest absolutnie dominujący tutaj. No a ponieważ ten region mocno skupił się na obsłudze klientów ze Stanów Zjednoczonych, no to ten angielski w zupełności jest wystarczający. Które kraje są na czele listy? Pewnie nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeżeli powiem, że są to Indie i Filipiny. Ale to nie jedyne destynacje call contact center w regionie Azji i Pacyfiku. Kto jeszcze tego typu destynacją jest? Na przykład sąsiadująca z Filipinami Malezja, ale oprócz tego wyspy Fidżi, a także Chiny, a nawet Pakistan. Tak, te kraje to są te kierunki, w których call contact center mają się całkiem dobrze i dla przypomnienia głównie obsługa w języku angielskim. No to teraz kierunek Europa. Wracamy sobie na nasz kontynent i tutaj my Polacy dzierżymy pałeczkę lidera. Polska jest absolutnie królową, jeśli chodzi o usługi call contact center na mapie Europy i to nie tylko tej centralno-wschodniej, tylko w ogóle całego kontynentu europejskiego. Nie dość, że te usługi są u nas rozwinięte bardzo mocno, to jeszcze są rekomendowane do tego, aby być dalej rozwijane. Ale kto poza Polską? Czy my jesteśmy jedyni? No nie jedyni. Podium oczywiście składa się z co najmniej trzech kafelków, ale tu nie chodzi tylko o podium, tylko ogólnie o rozwój masowy tego typu usług. I powiem Wam, że oczywiście poza Polską są takie kraje jak Rumunia i Bułgaria, natomiast nie możemy pomijać lokalizacji, jaką jest Wielka Brytania, a konkretnie Szkocja. Tak, Szkocja to jest bardzo duży ośrodek usług typu call contact center. Nawet pamiętam, przypominam sobie pod koniec lat 90. Oj, teraz Wam to zabrzmiało, ależ ten Wiktor jest już stary. Tak, pod koniec lat 90. miałem okazję odwiedzać szereg różnego typu call contact centrów ulokowanych w Szkocji. I wtedy pamiętajcie, lata 90. Nie było telefonów komórkowych, niczego takiego. Wtedy pamiętam, odwiedzałem takie małe call center na 3,5 tysiąca agentów. I dla mnie był to szok, dlatego że wtedy w Polsce żaden bank jeszcze nie miał call center. Ja wtedy pracowałem w jednym z polskich banków, więc zobaczenie tylu ludzi pracujących 24 godziny na dobę na słuchawkach przysłowiowych było dla mnie szokiem. No ale cóż, wracamy do mojego głównego wątku, czyli Europa, Polska, Rumunia, Bułgaria, te kraje są na topie. Inne kraje również obsługują, świadczą usługi w modelu call contact center, w tym wspomniana między innymi Szkocja. No i tutaj co z językami? Europa ma jedną przewagę nad całym światem. No może taką przewagę mogą mieć tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone, ale one jakoś nie widnieją na mapie takiej jako popularna destynacja na usługi call contact center. Co jest tą przewagą? Multijęzyczność. Na kontynencie europejskim są call contact centra, które świadczą usługi niemal w każdym języku świata. I to jest ogromna, wręcz ogromna przewaga, dlatego że te firmy, które potrzebują partnerów, gdzie są wykorzystywane różne języki, a nie tylko te najbardziej popularne, typu angielski, hiszpański czy francuski, no to są niemal zmuszone do tego, aby poszukać dla siebie lokalizacji na własne call center albo partnera outsourcingowego na kontynencie europejskim. To my jesteśmy liderem multijęzyczności w świecie call contact center. No ale jeszcze jedna ważna rzecz przydałaby nam się na puentę, na zakończenie tego dzisiejszego mojego spotkania z Wami. A mianowicie, jak to jest z kosztami? Gdzie tak naprawdę jest najtaniej, żeby móc świadczyć usługi call contact center?
na czele listy, a w zasadzie na jej dole, czyli tam z najniższymi kosztami, jest Afryka oraz Azja. Te dwa kontynenty są absolutnie nie do pobicia, jeśli chodzi o stawki, które należy zapłacić za pracę w modelu Call Contact Center. Co jest później? Później mamy Amerykę Południową i Centralną, no a my w Europie jesteśmy najdrożsi. Tak, od tego nie uciekniemy, mamy najwyższe stawki na świadczenie tego typu usług, ale z drugiej strony możemy poszczycić się jedną z najwyższych jakości świadczenia usług oraz tym, że właśnie mamy dostęp do multijęzycznych kadr, który wielokrotnie jest bardziej istotny niż sama cena za świadczenie usługi w modelu Call Contact Center. Tyle na dziś. Powiedziałem, że będzie krótko. 10 minuta minęła. Sorry bardzo, mam dzisiaj tyle różnych rzeczy na głowie, że nie mogę nagrać dłuższego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, że mi to wybaczycie, że tak gnałem przez dzisiejsze spotkanie z Wami. Na pewno macie też różne ciekawe inne rzeczy do robienia w ciągu dnia. Na dzisiaj Wam dziękuję, kłaniam Wam się nisko. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie ten podcast, bo codziennie pojawia się tutaj inny odcinek, a jutro będzie bardziej ciekawie. Jutro będzie... Nie, tego Wam nie powiem, co jutro będzie. Sami posłuchacie. Na razie, cześć!